Nowy darmowy skin w Stumble Guys. A więc widzowie, dokładnie tak, w dzisiejszym dniu dostaliśmy nowego skina, który wygląda dokładnie w ten sposób. W dzisiejszym odcinku go przetestujemy, zobaczymy jak on wygląda i zobaczymy, czy w ogóle opłaca się go odbierać. Kto się cieszy z darmowego skina, zostawia łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. A ja jako pierwsza odbieram metalowego kurczaczka za darmo i moim zdaniem ten skin byłby idealny na chowanego. Także Rafał, kolejny odcinek to chyba chowany. Ej, albo możemy jeszcze zrobić w ten sposób, że wszyscy co odebrali tego skina, ja go teraz też odbieram, dajcie znaka w komentarzu, dajcie swoje niki i zrobimy custom tylko dla kurczaków. Wydaje mi się, że to też może być fajne. A więc co widzowie, przejdźmy teraz do gry. Ej, komu lepiej pójdzie, no to będzie miał kręcenia. Powalczymy, który skin jest lepszy. Czy Eweli ten darmowy, czy mój? Ej, mój jest Rafał epicki, a tak szczerze obstawiałam, że on będzie rzadki, a on ma klasę epicką, także jestem pod wrażeniem. Mamy pierwszą zimową mapkę i zobaczcie za chwilę, jak nas będzie właśnie słabo widać. Rafał, przecież ta mapa jest idealna dla tego kurczaczka pod względem takiego kamuflażu i pasowałoby w końcu wygrać z tym Rafałem, także lecimy i wygrywamy z nim. Naprawdę mega fajnie to wygląda. Sorry, że cię na przerwę, ale mega fajnie ten skinek wygląda, bo go nie widać, tylko mój nick jest taki czerwony, że go strasznie widać. U mnie nie ma żadnego niku, także u mnie jest wszystko idealnie. Rafał sobie nie zmienił, co to było? Rafał, co ty to zrobiłeś? No właśnie, chciałem tutaj skoczyć na te czerwone, ale jednak mi się nie udało. Ewela, uważaj, bo leci piącha na ciebie. Leci na ciebie piącha. Dobrze, pierwszy raz mi się udało. I dawaj, trolujemy. Dwa kurczaki tutaj. I w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale mało osób ma tego skina na razie, więc oni jeszcze nie wiedzą pewnie. Oni tego jeszcze nie wiedzą. Hey, no. Ty, musimy przechodzić. Kolejna runda i mamy blok dasza. Ja mega lubię tą mapę. Ewelcia, zobaczymy, czy na tej mapie tutaj jest lepiej, czy gorzej. No tutaj możemy się tutaj też w to... Aha, dzięki, Rafał. Topić w tłum z innymi i tu nam będzie ciężej, bo nie będziemy wiedzieli, którzy to my. Ale tutaj 8 osób odpada. Na razie nikt nie odpadł, także na razie wszystkim dobrze idzie. Ej, naprawdę, jest mega i mega kozak, a jest parę botów. One pewnie zaraz odpadną. A zróbmy tak, żeby ktoś odpadł. Halo, halo, dzień dobry. Tylko nie ja. Dajcie mi spokój, jak tutaj wygrywam. Ja dzisiaj wygrywam ogólnie cały mecz. A jak wygram, to każdy zostawia łapę w górę, dobra? Ej, 4 osoby już odpadły, tak. Wszyscy zostawiają łapki. O, choinka, dobra, środkiem. Jest dobrze, jeszcze 4 osoby. Weźmy tego... O, choinka, ty, żebym ja nie odpadł teraz. Ty, Ewela, wow. Myślałem, że odpadniesz teraz. A dzięki, dzięki, Rafał, tak we mnie wierzysz. No, sorry. No i mamy tutaj chyba ulubioną mapę, Rafał, a ty ją lubisz, nie? Ej, jak jej dawno nie było. My jesteśmy metalowi, więc nie powinno nas w ogóle dotykać. W ogóle 4 osoby tylko są w finale. Na początku, jak te biedronki były takie uśpione, to my identyczni jesteśmy jak te biedronki. Ja nie lubię bardzo tej mapy, także... Ojejku, jejku, nie goń mnie, proszę cię. I także ja chyba tutaj nie wygram. Chciałam bardzo uważaj, wygrać, bo będzie ale... leciało zaraz ze środka, ale byś dostała. Musisz patrzeć na te zawory, bo one też się aktywują. Dobra, już jednej osoby nie ma, ja też prawie spadłem. Ej, ja mam całe ręce spocone. Nie, Rafał, ja nie lubię tej mapy, odpadłam. No i lecimy z kolejną rundą, słuchajcie. Zobaczymy, jak pójdzie tutaj. Mi się mega ten skinek podoba. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba. W ogóle, jak są jakieś darmowe rzeczy, ajdź. Jak są jakieś darmowe... No, widzę, że Ewela ładnie poszliśmy razem. Aha. Tak, normalnie nas wywaliło w kosmos. Ja 2 razy spadłem w to samo miejsce, ale bym dostał jeszcze z piłki. W ogóle... Ta runda jest ciężka. Ja nie wiem, nie lubię jakoś tej mapy, ponieważ tutaj nie da się przewidzieć, jak ta piłka poleci, no nie? To jest mega ciężkie. Tak, bo ona ma tutaj te takie kąty takie i się odbija i właśnie nie da się tej mapy chyba przejść, żeby ci ta piłka nie walnęła. No to jest normalnie wtedy jakiś cud. Ale ja radzę się pośpieszyć, bo oni już prawie tutaj są wszyscy, ale jednak przechodzimy, więc jest dobrze. I ta mapka akurat jest fajna, ja ją lubię i lubię ją właśnie, jak jest na drugiej mapce, bo wtedy... No szybko to raczej idzie i raczej ktoś tam odpadnie, jak później... Wow, ale by mi nogę podłożył, by było jakby ja teraz lubię tą odpadła. Mapkę, bo łatwo jest kogoś, wiesz, z piąchy walnąć. To jest naprawdę spoko, bo wtedy, wiesz, jak walniesz z piąchy, to oni spada... Aha, już po. No to fajna mapka. I mamy finał, miotki. Miotki są mega świetne i my z Ewelą dobrze gramy w miotki, chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. No zobaczymy za chwilę. Mam nadzieję, że tutaj wygram to. Ja czasami z Rafałem wygrywam w miotki. Jak wiecie, Rafał, on tutaj gra dniami i nocami i on jest dobry w te gierki, ale ja się postaram dzisiaj wygrać z nim. Ej, nieprawda, nie gram dniami i nocami. Ja prawie w ogóle nie gram w gry. Ja no, ten... Nie... O ty! Skąd masz 100 zwycięstw?
Ej, a czemu... Nie, no mam 36, to nie jest dużo. Czemu ty mi odgradzasz drogę? W ogóle wszyscy już spadli, zobacz. Co ty gadasz, tak? Czyli wielki finał, Ewela kontra Rafał. Ja normalnie ręce spocone, dawno nie było miotków. Ej, miotki to jest chyba mapa, która jest najrzadziej, co? Też mi się tak wydaje, idę do ciebie, Ewela. Przykro mi, ale idę, nie, idę idź, po ciebie. Nie, bo ja tutaj jestem odgrodzona już. Ło, choinka. Dobra, ja spadnę chyba. O, wow. Jestem. Ej, ja dalej jestem u góry, myślałem, że tu już nie doskoczę. A dobra, ja już spadłam. I wszystkie miotki zebraliśmy z góry. Jest dobrze. Jeden chyba tam został. Dobra, ja go wezmę, ja go wezmę. Patrz, wszystkie miotki. Co ty gadasz? A jak ty to zrobiłeś? Tego jednego, jak on był taki odosobniony. On był strasznie daleko, no da się przeskoczyć. Ja nie wiedziałem, że to tak będzie działać. Gdzie ty jesteś, Ewela? Pasuje ci nie trochę... Nie wiem ci, ty rolowe. Sobie tam graj. Dobra, ej, mam ręce już spocone tutaj. Ło! Ło! Idę do ciebie. Ja prawie spadłam, ale jeszcze się trzymam. Ło! Ewela, nie rób tak, ty cholerka! Ej, powiem ci tyle, że mam przegwizdane. Dobra, już tam nie skaczę, bo się bałam, że skoczę na to takie, wiecie, pokropione miodem i właśnie spadnę jeszcze niżej, a tam niżej nie było właśnie plasterków. Ja mam jeszcze dużo plasterków, ale już mi się w głowie tak, wiecie, przekręca. Nie wiem, czy się mapka nie wyłączy po 4 minutach, bo to czasem no, i chyba tak działa. Nie wiem, nie wiem, kto wygra. No mi się wydaje, że oni tutaj czekają na zwycięzcę. I fajnie w sumie, jakby był jakiś taki trik. Dobrze. To stoisz gdzieś i nie musisz chodzić po miotkach i przetestować to, zrobić rekord miotkowy. Czekaj w ogóle, jaki jest rekord? Kto się najdłużej utrzymał? Na miotkach? No pewnie nie ma rekordu, bo to są ograniczenia na mapach. Ale na razie nie ma, na razie leci... Ej. Dobra, jestem. Dobra, ja też jestem, ale tutaj normalnie stresik był troszeczkę. Siema. Oj. Przeżyłem to. Ja nie, miałam nadzieję, że już przegrasz i... Ej, dobra, Rafał. Dobrze. Mamy już ostatnią rundę w dzisiejszym odcinku nowymi skinami, ale teraz kto wygra, wygrywa darmowe kręcenia kołem od przeciwnika. Także trzymajcie za mnie kciuki. Co za bąki. Dobra, jest. Oni tak chodzą dziwnie, ja tego nie rozumiem. Oni są bardziej po prawej, ale idą w lewo, a później idą w prawo i nikt nie wiadomo, co tam się dzieje. Wow, ej, trafał, tobie dobrze idzie. Ha, i co teraz? I co teraz? I co teraz? Ej, Rafał, to jest troll normalnie. On chyba chce te kręcenia, kulka cię walnie. Nie, jestem już tutaj, chodź teraz. Nie, ja jestem jednym kurczakiem, dobrze, że mam tą skorupkę, bo tak to by było cienko z moją głową. Ale i tak jesteś przede mną, a jednak tak, nie. Jestem, no bo tutaj dobrze, lepiej skoczyłeś, ale patrz, chodź do mnie na chwilę, na buziaka, no po to. Buziaka. Ooo, dałem się oszukać. Nie przechodzisz. Ty też, a już nie mam. I dobra, 11 osób, dobra. Runda numer 2 i tutaj Ewela prawdopodobnie odpadnie, więc kręcenia będą moje, oczywiście, ale tym nowym skinkiem to pewnie to co obcina, to takie, co wisi. I tak samo te kolce, no nie ruszają tego skinka, tak mi się wydaje. Ja teraz musiałam się skupić, bo po prostu tutaj mi nie poszło zbyt dobrze, ale lecimy. W ogóle tutaj mało osób przechodzi, a dużo już tutaj do przodu poszło. Hop. Strolowałem chłopa. Widziałaś to? Nie widziałam, skupiam się, bo ja chcę przejść, dobra. Czekajcie. Dobra, luzik. Nie, o, bardzo dobrze. Ja tutaj na spokojnie sobie przechodzę. Powolutku, idziemy sobie tiptoczkami. Ajajaj. Wow. Myślałam, że cię kulka walnie. Dobra, i dawaj, trolujemy tutaj, dawaj, trolujemy gości. Dobra, to ja ci tam walnę z powrotem. Ej, ale by było. Ej, dobra, dawaj. Dawaj go. I ciebie podtygowałam. Dobra, chodź, bo tutaj już jest ryzykownie.
Dobra. Mamy finał, mamy jeszcze jednego kurczaka tutaj w drużynie, ale rzeczywiście chyba tutaj sporo osób nie wie, że jest darmowy skin. No nie, im nie walnęło. Ta mapa jest okropna, te piłki jeszcze one się tak podkręcają i tak szybko zlatują. Rafał, jak ci tam idzie? Widzę, że jesteś pierwszy i na razie się nie odzywasz, czyli ci dobrze idzie. Tak, na razie mi idzie dobrze. Właśnie ja mówiłem wcześniej o tych piłkach, że te piłki są trochę strolowane. Ej, staramy się oczywiście wygrać z Rafałem. Rafał gdzieś tam chyba się zgubił, a... Nie, on jest tu z przodu! Ej, daj mi wygrać dzisiaj! Daj mi wygrać, proszę! Ja nie wiedziałam, że ty jesteś tak z przodu. Dobra! Dzięki, Rafał. Ej, ja zapomniałam, że kto wygrywa, wygrywa darmowe kręcenia kołem. Mamy dwa kręcenia. Mamy omotkę, Rafał! Tą taką piłką rzucającą w ziemię. Bardzo ją chciałam, także bardzo się cieszę. I mamy tutaj rzadkiego. Oczywiście wydajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba nowe skiny. Kto nie wie, że jest jeszcze darmowy skin, no to odbierajcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie! Na razie!